Społeczna, niepubliczna, ogólnokształcąca szkoła muzyczna w Słubicach połączyła dni otwarte szkoły z Festiwalem Kultur. O tym ciekawym pomyśle i co się z nim wiązało, mówi dyrektor szkoły pani Agnieszka Zwierzchaczewska. No dzisiaj witamy wszystkich na dniach otwartych, ale przygotowaliśmy też Festiwal Kultur, ponieważ w naszej szkole bardzo dużo wymieszało się kultur i chcieliśmy też pokazać, że jakby nie jest to dla nas jakiś problem, że te dzieci się świetnie integrują, że świetnie tutaj współpracują, że świetnie jakby uczą się i muzyki i tych przedmiotów ogólnokształcących, także teraz krótki koncert jest, uczniowie pokazują swoje umiejętności i tej z pierwszej klasy i ci już, którzy zdają w tym roku dyplom, czyli ci ósmoklasiści, a później przejdziemy na boisko i będziemy właśnie celebrować te wszystkie kultury. No oczywiście mamy Polskę, mamy Ukrainę, mamy Holandię, mamy Niemcy, mamy Anglię, także chcieliśmy pokazać właśnie od tej strony i takiej troszeczkę artystycznej, ale też i troszeczkę kulinarnej, także i rodzice, i dzieci, i nauczyciele przygotowali taki fajny poczęstunek. Mamy też dmuchańca, także trochę takich zabaw dla dzieci. Mam nadzieję, że będą się dobrze z nami bawić i że zobaczą, że nasza szkoła jest szkołą taką właśnie artystyczną, że lubimy się bawić, lubimy ze sobą współpracować. No i myślę, że jest takim rodzinnym też gronem. Możemy razem dzisiaj celebrować i bawić, świętować ten dzień. W części koncertowej uczniowie szkoły zaprezentowali umiejętności gry na różnych instrumentach. Była więc perkusja, fortepian, flet, saksofon i inne instrumenty. Planujecie wysłać swoje dzieci tutaj? Jeżeli tak, to dlaczego? Tak, planujemy. Myślę, że oprócz walorów muzycznych i kształcenia muzycznego, które jest niezmiernie ważne, ważnym aspektem też jest klasa, maksymalnie 12 osób. Wiadomo, że w takiej mniejszej grupie łatwiej jest też inne przedmioty opanować. Także ogólnie myślę, że to jest duża korzyść dla naszych dzieci. Super szkoła, jedno już moje dziecko chodzi do tej szkoły, jestem mega zadowolona i polecam wszystkim. Po części koncertowej wydarzenie przeniosło się na szkolne boisko, gdzie rozpoczął się Festiwal Kultur. Piękne dekoracje, narodowe stroje, specjały regionalnych kuchni, jednym słowem kolorowo, smacznie i radośnie. To był piękny dzień przygotowany przez uczniów, nauczycieli i rodziców, a wszystkim odwiedzającym gościom, którzy dziś przekroczyli próg tej artystycznej szkoły, wydarzenie to pozostanie z pewnością na długo w pamięci.